Magdalenę Morawską. Tak, bardzo prosimy. I proszę o dyscyplinę. Niestety są Pani ofiarami gadulstwa naszych kolegów. Interesującego gadulstwa, ale bardzo proszę. Bardzo króciutko. Teatr Gdynia Główna to nie tylko teatr. To również przestrzeń wystawy Milcza, znajdująca się właśnie również w podziemiach dworca. I 8 lutego otwieramy Pęd Sztuki Galerię. Inaugurującą wystawą będzie wystawa pod tytułem Młode Dusze, autorstwa naszej kurator Magdaleny Morawskiej, która jest tutaj właśnie ze mną i ona może opowie więcej i o galerii, i o wystawie. Dzień dobry. Jak już koleżanka wspomniała, otwieramy wystawę Młode Dusze. Wystawa ta ma na celu przedstawienie Państwu i mieszkańcom Gdyni i nie tylko młodych osób związanych twórczo z miastem Gdynia. Tak? Na zdjęciach będą projektanci, reżyserzy, operatorzy, graficy, aktorzy, czyli jakby cały tutaj przekrój młodych ludzi, nie tylko jakby rocznikowo, ale młodych duchem, związanych z kulturą miasta Gdynia. I nie są to tylko ludzie, którzy mieszkają w Gdyni, ponieważ mieszkają też w innych częściach miasta, ale są na przykład twórczo związani z Gdynią. Natomiast jeśli chodzi o galerię Pęd Sztuki, galeria ma mieć profil przynajmniej na najbliższy rok fotograficzno-filmowy, dlatego w najbliższym czasie, pod koniec miesiąca marca, zapowiadamy już następną wystawę. Będzie to wystawa Gdyńskiej Szkoły Filmowej o roboczym tytule Portretujemy się, podczas której będziemy mogli zobaczyć sylwetki wykładowców, pracowników oraz studentów szkoły filmowej. I tak kolejno, co półtorej miesiąca zapraszamy na następną wystawę. Dziękuję. Tak, chciałabym jeszcze zaznaczyć jeszcze raz, otwarcie wystawy odbędzie się 8 lutego o godzinie 18. Potem galeria będzie, wystawę będzie można zobaczyć od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 17. Wstęp jest od godziny 10 do 17. Do 10 marca. Marca, tak. Zapraszamy. Można nas odwiedzić w tych godzinach. Jeśli ktoś będzie akurat na dworcu, będzie miał chwilę czasu, to zapraszamy. Można do nas zaglądać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozwalam na pytanko. Strzałki już są do Was tam na dworcu? Niestety, jeśli chodzi o oznaczenia, to na razie nie. Na razie informujemy wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, czy to telefonicznie, czy właśnie teraz. Należy się kierować do podziemi w dół, to jest przy chowalni bagażu. Przy fotoplastikowi drogi? Zejście na tak, 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 tak. Wstęp wolny. Tak. Wstęp wolny. Zapraszam. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Ja poprosiłam pana Romana Nowickiego, który będzie...